Forum Młodych Dyplomatów zaprasza Państwa na podcast Rubieże Świata. Dzień dobry. Ja się nazywam Ewelina Załuska i dzisiaj jest ze mną Klaudia Kiumek, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Stosunki Międzynarodowe, która zajmuje się polityką Turcji, o której dzisiaj będziemy rozmawiać. Dzień dobry, miło mi. Także w temacie Turcji na pewno jedną z najczęściej dyskutowanych kwestii są wybory, które będą już niedługo. Więc kto jest głównym kontrkandydatem Erdoğana i jakie ma szanse? Przede wszystkim musimy zacząć od tej kwestii, że tak naprawdę stoimy w takiej rzeczywistości przedwyborczej, że mamy obecnie dalej odczuwalne dla obywateli Turcji skutki trzęsienia ziemi, które miało miejsce jeszcze w lutym. Ponownie doszło do następnego trzęsienia tuż pod koniec, więc obecnie wiele osób spotyka się z tym, że tak naprawdę żyje w namiotach, też po prostu są osoby bezdomne. Jest to ciężkie do zorganizowania technicznie po prostu takich wyborów, które by były w pełnym obrazie wyborami, które umożliwiłyby każdemu obywatelowi zagłosowanie na swojego kandydata. Stąd też była przez chwilę myśl przesunięcia terminu wyborów, jednak zapowiada się na to, że odbędą się one w terminie, mianowicie 14 maja. Miało to być mimo wszystko przeniesione o miesiąc ze względem tego, jaka jest wykładnia prawa w Turcji, jednak mimo to nie zmieniłoby to tak naprawdę obrazu tegorocznych wyborów. Warto też wspomnieć właśnie o tym kontrkandydacie, o którym, który już został wspomniany, czyli Kılıçdaroğlu, który reprezentuje tak naprawdę sześciopartyjny blok opozycyjny, Nation Alliance, jest tak naprawdę najsilniejszym kontrkandydatem od początku startu Erdoğana w wyborach. I problem pojawił się niedawno, ponieważ opozycja pierwotnie chciała startować razem przeciwko Erdoğanowi, aby zwiększyć swoje szanse. Jednak teraz, obecnie, wyłamał się z tej linii Muharrem İnce, który dawniej był jednym z głównych członków partii republikańskiej, z której mamy obecnego głównego kontrkandydata Erdoğana. Jednak ciężko jest powiedzieć, że będzie on na równi z pozostałymi, bo tak naprawdę kwestia tutaj jest tych bardziej paru procentów dla niego poparcia, a dla kontrkandydata głównego opozycji mogą to być najbardziej znaczące punkty procentowe w wyniku wyborów. Więc wydaje się tak naprawdę, że to, co zadecydował właśnie Muharrem İnce, może pogrzebać szanse opozycji na uzyskanie tej większości i odsunięcie od władzy Erdoğana. Więc tak naprawdę także trzeba wziąć w obecnych wyborach pod uwagę partię kurdyjską, która jest co prawda mniejszościowa, jednak oddała swoje głosy, także nie wystawiając swojego kandydata, po to, aby właśnie główny kontrkandydat mógł osiągnąć tą większość. Także widać, jak bardzo turecka opozycja jest w stanie wywalczyć sobie wspólnie kompromis, tak aby zyskać tą większość i zmienić właśnie władzę w Turcji. Ale jednak z tego, co mówisz, wynika, że Erdoğan ma szansę dalej zostać przy władzy, czyli raczej nie będziemy mieli do czynienia ze zmianami w polityce tureckiej. Tak, to prawda. Niestety wynika to także z obecnych sąd publicznych, które możemy znaleźć właśnie na różnych stronach. Co prawda niektórych trzeba przymknąć oko ze względu na stronniczość, a także dostęp władzy Erdoğana do tych mediów.
ponieważ chociażby Metropolu opublikowano właśnie, jak zmieniały się nastroje obywatelskie od stycznia, początku tego roku, aż przez właśnie luty, gdzie doszło do trzęsienia ziemi, było bardzo wysokie niezadowolenie ludności, a mimo to nadal Erdoğan cieszy się poparciem na poziomie 42%. Jego kontrkandydat na poziomie 2% więcej lub 2% mniej. To jest dość istotne, ponieważ zostają osoby, które są niezdecydowane, i prawda jest taka, że to oni zadecydują, która strona będzie miała dalszy prym wiodła w kraju. Wspominałaś wcześniej o trzęsieniach ziemi, które miały miejsce wcześniej w tym roku. Turcja też mierzy się z kryzysem gospodarczym. Jakie są jeszcze takie lokalne uwarunkowania, które mogą sprawić, że Turcy jednak mogliby zagłosować przeciwko obecnemu prezydentowi? Tak naprawdę takich czynników jest wiele. Musimy je podzielić na te zewnętrzne, jak i wewnętrzne. I to nie jest tylko i wyłącznie kwestia gospodarki, także jest kwestie religijne, bo musimy pamiętać, że Turcja jest krajem dość mocno zakorzenionym w tym islamie, mimo że wydaje nam się, że już przeszła ona przemianę w kierunku właśnie europejskim, kiedy jeszcze kandydowała i angażowała się w zmiany ku temu, aby być się państwem kandydującym do Unii Europejskiej. Jednak mimo to wiele osób, obywateli zamieszkujących na terenach Turcji jest właśnie bardzo mocno za islamem i za tą kolektywną wersją kraju. I też, co ważne, jest to, że obecnie inflacja sięga właśnie naprawdę rekordowych liczb. Ludzie są faktycznie zniesmaczeni też tą reakcją, która miała miejsce podczas trzęsienia ziemi. A mimo to niestety dalej widzimy właśnie te wyniki, o których wcześniej wspominałyśmy. To jest też o tyle ciekawe, że była taka teza dość śmiała i ciekawa, że trzęsienie ziemi doprowadziło Erdoğana do właśnie stanowiska prezydenta jeszcze w latach przejęcia władzy przez AKP, a obecnie mogła to być przyczyna, dla której właśnie Erdoğan wycofa się ze swojego stanowiska. Byłoby to naprawdę historyczny krok po 20 latach, jednak, jak widzimy, nadal trzymają się mocno Turcy właśnie przekonania o tym, że Erdoğan jest tym właściwym przyszłym, dalszym prezydentem. Jednak mimo to opozycja nadal stara się, aby tutaj wyrównać szanse i właśnie jeszcze niedawno zademonstrowała cały program, który zawierał 2300 punktów, które miały na celu przede wszystkim odebranie władzy tej głównej prezydentowi, zwrócenie tych jakby kompetencji na premiera i także danie o wiele większej władzy parlamentowi. Więc celem opozycji tak naprawdę jest wzmocnienie tego systemu parlamentarnego, który dałby możliwość właśnie zwiększenia poziomu demokracji w kraju. Jednak jeżeli chodzi o kwestie zagraniczne, wydawać się może, że właśnie w tych punktach opozycji nadal będzie utrzymywana rola Rosji w stosunkach turecko-rosyjskich. Właśnie wspominając o Rosji, dzisiaj jak rozmawiamy 6 kwietnia, ma miejsce wizyta Siergieja Ławrowa w Turcji. Przyczyną jest umowa zbożowa i też kwestie związane z energetyką. Jak to w takim razie rozumieć? Bo z jednej strony dopiero co
Turcja zgodziła się na dołączenie Finlandii do NATO. Tak, to prawda. Generalnie trzeba tutaj właśnie scharakteryzować relacje turecko-rosyjskie, które tak naprawdę ani nie są przyjacielskie, ani nie są one jakoś negatywnie nastawione. One cały czas tak naprawdę, oba te kraje kierują się swoim interesem nadrzędnie. W tych relacjach zawsze w momencie, w którym dane państwo ma swój interes, będzie je przekładało ponad te relacje. I widzimy to na poziomie chociażby konfliktu w Syrii, a właśnie w umowach, jeżeli chodzi o hub energetyczny, o którym jeszcze niedawno wspominano. Z jednej strony mamy właśnie te przyjacielskie, bilateralne relacje, gdzie widzimy, że teraz właśnie Ławrow odwiedza Turcję w obliczu właśnie kwestii międzynarodowych, ale także zaznaczył, że bardzo dużo będą negocjacje względem właśnie kwestii bilateralnych. A z drugiej strony mamy konflikt w Syrii, który właśnie teraz też był podnoszony 4 kwietnia podczas spotkania wysokich przedstawicieli dyplomacji Rosji, Iranu, Syrii i Turcji przede wszystkim. Więc widać, że mimo wszystko te relacje można by określić na takie lawirowanie po cienkiej takiej granicy. Turcja mimo wszystko zawsze będzie pomiędzy NATO a Rosją. I to z pewnością się nigdy nie zmieni. Będzie próbowała wyciągnąć jak najwięcej swoich interesów z obu stron. I to jest właśnie charakterystyka Turcji. A NATO w tym momencie niestety nie może za wiele powiedzieć, głównie ze względu na to, że Turcja jest drugą największą armią w NATO i chociażby nawet sekretarz generalny podkreślił, że NATO zależy na Turcji i podobno Turcji także na NATO. I stąd też właśnie chociażby jeżeli chodzi o Finlandię, doszło do tego konsensusu, jednak w przypadku Szwecji niestety nadal czekamy na ten konsensus. To jeszcze wróćmy właśnie może na chwilę do tej wizyty, to znaczy, jakie są relacje pomiędzy Turcją a Rosją w kwestii energetyki? Bo to była jedna właśnie z kwestii poruszanych podczas wizyty. To jest dość ciekawe, ponieważ właśnie w temacie też tej umowy zbożowej, o której wspomniałaś, pojawił się też temat utworzenia hubu energetycznego na terenie Turcji. Także teraz niedawno miało miejsce właśnie otworzenie elektrowni jądrowej, o której niedawno jeszcze wspominaliśmy w kontekście wizyty Putina właśnie w Turcji na otworzenie działalności tej elektrowni. O tyle jest to ciekawe, że ona powstała na tak naprawdę terytoriach, które są zagrożone tymi trzęsieniami ziemi. I jest to bardzo ryzykowna inwestycja, a mimo to ona powstała ze względu właśnie na ambicje tureckie, na zwiększenie swojego prestiżu międzynarodowego, a także swojej pozycji na Bliskim Wschodzie. Została się priorytetem w ostatnich latach dla Erdogana. Jednak mimo to wydaje się, że ciężko jest osiągnąć poziom, o którym wspomina Putin wraz z Erdoganem, jeżeli chodzi o właśnie utworzenie na tym terytorium hubu energetycznego. Przede wszystkim chodzi o to, że analitycy wskazują na to, że całe budowle, które powstały i infrastruktura pod chociażby eksport i import gazu, one prawdopodobnie nie spełnią swojego zadania, ponieważ mają zbyt niską przepustowość. Prawdopodobnie by musieli przebudować na nowo całą infrastrukturę, co będzie się wiązało z kosztami, których niestety Turcja nie będzie w stanie ponieść. Jednakowoż, oczywiście Rosja by mogła się tutaj zwrócić w ich kierunku i także wykonać tutaj ruch przyjacielski,
które także może im się opłacić w przyszłości, ponieważ taka inwestycja jest głównie w kierunku tego, aby eksportować z Turcji gaz rosyjski do Europy. Taki był cel obu państw, ponieważ z jednej strony Rosja ominie sankcje, zaś z drugiej strony Turcja będzie wpływała na Europę, w tym przede wszystkim w kontekście Unii Europejskiej i bycia kandydatem do Unii Europejskiej. Więc mamy z jednej strony możliwość utworzenia tego hubu, jednak dość daleko idącym wnioskiem jest to, że prawdopodobnie będzie ciężko go stworzyć w praktyce. To może na koniec kwestia najbardziej bieżąca, czyli Finlandia, która od kilku dni jest oficjalnie członkiem NATO. Turcja była jedynym krajem, który jeszcze nie zakończył krajowego postępowania i dopiero to się udało 4 kwietnia. Także czy tutaj coś się dało Turcji osiągnąć? Dlatego, że tak naprawdę to nie z Finlandią były największe problemy, a ze Szwecją. Tak naprawdę Turcja osiągnęła to, co chciała w tym przypadku. To trzeba jasno i klarownie powiedzieć. Znowu udowodniła, że jest wszędzie, w każdym konflikcie i zawsze ma coś do powiedzenia. Pomimo, że jest określana średnio potęgowością przez chociażby analityków takich jak Jakub Budka, to możemy powiedzieć tak szczerze, że tutaj oddziaływanie ma na poziomie krajów takich jak USA. Bo mówiąc szczerze, zagranie wejścia w Finlandii samej bez Szwecji jest już bardzo wyraźnym znakiem tego, że Turcja ma swój interes i póki nie zostanie ten interes spełniony, tak naprawdę może zablokować wszystko. Więc musimy się teraz z tym liczyć, że jeżeli Szwecja prawdopodobnie nie spełni wszystkich wymagań, które złożyła Turcja po wydarzeniach właśnie z tak naprawdę już minionego roku, najprawdopodobniej nie dojdzie do ratyfikacji jej członkostwa, a Turcja zdaje sobie z tego sprawę, że Szwecji na tym bardzo zależy w obliczu wojny, przez co wykorzystuje moment, okoliczności międzynarodowe i próbuje wywalczyć coś, co jest interesem nadrzędnym, krajowym Turcji, czyli kwestię kurdyjską, ale także właśnie sankcje, które nałożono na Turcję, jeżeli chodzi o eksport samolotów F-16. Dziękuję bardzo za rozmowę. Pozostaje nam tylko obserwować, co dalej będzie się działo w Turcji i w jej polityce zagranicznej. Dziękuję. Także dziękuję za rozmowę i miejmy nadzieję, że najbliższe wybory zmienią przyszły rys polityki zagranicznej, jak i wewnętrznej Turcji.